Raz. Dwa. Trzy. Skrzypienie desek, okrętów potrafi być kojące. Podróż nimi. Przez ocean, który jest przestrzenią twojego życia. Żebra, jak deski okrętu, który dobrze znasz. Okrętu, który unoszony przez przestrzeń ruchu. Pracuje ożebrowaniem wzdłuż kręgosłupa, która jak centralna linia twojego statku tnie przestrzeń. Również wygina się i pracuje, nadając kierunek twoim kursom. Żebra z lewej strony rozchylają się. Żebra z prawej nachodzą na siebie. Na minimalnym poziomie te z lewej nachodzą na siebie i prawej rozchylają się. A twój okręt już nie dryfuje, lecz wykazuje się zamiarem. I ten ruch zaczyna mieć określony kierunek. A jeśli twoje żebra z tyłu się wybrzuszą, zwiększasz zanurzenie. A jeśli się schowają i mostek kapitański twojej klatki piersiowej wysklepi się, to wypłyniesz. Wynurzysz się bardziej. Sznur okrętowy twojego kręgosłupa. Każdym włóknem połączony z ruchem każdego z żeber i sterowniczych stateczników twoich łopatek, których delikatny ruch ślizgowy po twoich żebrach pozwala twojemu okrętowi płynnie wchodzić w każdą interakcję z dowolną materią przestrzeni twojej otaczającej cię oceaniczność. Sznur okrętowy twojego kręgosłupa przekazuje siły do okrętu twojej czaszki, której deski
artystycznie wyrzeźbione w półkopulaste, w półkuliste struktury, połączone delikatnymi szwami, pracują, uginając się pod grawitacyjnymi przemieszczeniami, dzięki czemu ty, w postaci twoich nerwów i twojego mózgu, wiesz, w którą stronę patrzysz, jaką stronę myślisz, w którą stronę decydujesz i dokąd lub odkąd idziesz. Sznur okrętowy twojego kręgosłupa, od okrętu twojej czaszki przez twoją ożebrowaną strukturę okrętu twojej klatki piersiowej, ciągnie się i łączy się z obszernym i spokojnie unoszącym się na przestrzeni oceanu statkiem twojej miednicy. Potężna barka niosąca wielkie przestrzenie i wielkie ładunki, komunikująca się w kwestii najstabilniejszych kursów z całą resztą twoich okrętów. Połączona holowniczymi strukturami twoich nóg. Z dwójką okrętów twoich stóp. Hiperczułe przekaźniki twoich kolan, które rozumieją nawet mikrometrowe odchylenie, a więc ruch, który zmienia twój sposób patrzenia o mikrometr, jest postrzegany przez twoje stopy jako znacząca różnica. Stopy, które biorą na siebie komunikację z grawitacją jako pierwsze. I dzięki nim używasz do podróżowania nie tylko siły twoich mięśni, ale przede wszystkim wchłoniętej i sprężająco przekazanej dalej siły grawitacji, rozczepierzające się i schodzące struktury twoich okrętów stóp, przenoszą cię w świat bezwysiłkowego podróżowania, jeśli tylko zechcesz słuchać, co ich nieznaczne, oszczędne ruchy mają do powiedzenia o tym, gdzie jesteś i ile siły w tym momencie od nich podróżuje przez twoją miednicę, kręgosłup, do twojej czaszki. Wielki okręt flagowy twoich żeber, których struktura pracuje pod wpływem każdego przemieszczenia, mikrometrycznie rozszerzając się i schodząc w przeciwległych miejscach.
poprzez falownicze struktury twoich rąk, przez hiperczułe przekaźniki twoich łokci, których ruchomość i rotacyjne zdolności przekazują multum informacji od hiper gotowych, zawsze komunikujących się okrętach zwiadowczych twoich dłoni, których pojmowanie rzeczywistości jest wzbogacone przez przeciwstawne kciuk o dodatkowe wymiary, dzięki czemu jesteś nieświadomie bogatszy lub bogatsza w pojmowanie twoich doświadczeń niż twoja płaska świadomość i logika jest w stanie nadążyć, zrozumieć, zanim się 100 razy pokłócisz, obrazisz, zaperzysz. Już dawno zrobiłeś to, czego wymaga twoja wielowymiarowa przestrzeń zbadana przez wielowymiarowy okręt zwiadowczy zwany twoją dłonią. Ruchy języka, oczu, mikroruchy kości twojej czaszki są napędem twojej głowy. Rozchylenia i otwarcie oraz siły przechodzące z góry w dół i z boku na bok, z przodu do tyłu są napędem okrętu twojej miednicy. Jesteś dryfującą, płynącą. Wybieraj stację kosmiczną. Thank you.